Ciężko zliczyć wszystkie komentarze, w których pytaliście mnie, kiedy powróci dąb. Fakt jest taki, że nie poszła mi poprzednia kariera, zwolniono mnie i nie miałem motywacji, żeby wrócić do tej gry, bo to już byłoby cheatowanie. Zawiodłem, zwolnili mnie, koniec. Ale teraz przygotowałem dla was coś naprawdę niezwykłego, zupełnie, znaczy, no, innego niż było do tej pory, ale na samym końcu tego filmiku dokładnie przekonacie się, jaką zawarłem tam niespodziankę, dla której to będzie naprawdę wielowymiarowe śledzenie nowej kariery Dębem Dzielisza w Football Managerze 2018. Ja tylko przypomnę, no bo biorąc pod uwagę ten okres ogórkowy, dzisiaj wjeżdża właśnie filmik z Football Managera, zajawkowy intro do kariery, która będzie na kanale gamingowym. Jutro o 16:00, BOS na sport.pl, poruszymy sobie temat Garetha Bale'a. W środę wjeżdża projekt Piłeczka, którą nagrałem z JBTV. Pierwszy odcinek serii, która jest po prostu grą. Świetną grą karcianą, połączenie gry w piłkę nożnej, karcianej i rzucania kośćmi. Myślę, że wam się spodoba, czekam na wasz feedback. W czwartek wiadą co za typy z gościem specjalnym i z typami oczywiście jak zawsze Mr. Magica. W piątek to, co miało być już tydzień temu, ale wjechał Boruc, będzie dlaczego Ekstraklasa jest lepsza od Premier League. 10 niepodważalnych dowodów, a my zanurzmy się w tym, za czym tak bardzo tęskniście i naprawdę czekam na wszelkie wasze pomysły, uwagi. Miłego oglądania. Jak widzicie już na pierwszy rzut oka, moje podobieństwo z panem, no jesteśmy jak dwie krople wody, z tym, że jestem rudy. Dlaczego? Bo jeżeli zwolnili mnie z poprzedniego klubu, nie dałem sobie rady w Dębie Wiliszew, no to teraz zaczynam jako typowy rudy, ale naprawdę. Stwierdziłem, zastanawiałem się, jak wymyślić dla was coś, co będzie równie satysfakcjonujące, co poprzednia kariera Dębem, a dla mnie nie będzie tak męczące, bo po prostu nie poradziłem sobie grając w lidze okręgowej i wymyśliłem coś. Siedziałem nad edytorem, nie wiem, dobrych parę godzin, ale mam to i zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądała kariera Dębem Wiliszew. Więcej nie zdradzam. Tak jak powiedziałem, nie chcę grać w okręgówce. Najniższa polska liga dostępna w oryginalnej grze to pierwsza liga, tak też wybieramy, ale co my tutaj mamy? Czyżby znalazł się tutaj Dąb, zawodowy klub piłkarski KS Dąb Wieliszew? Takie oto koszuleczki, sam robiłem, właściciel kocha klub, Futrol Arena Wieliszew, pojemność stadionu 2000, wszystkie miejsca siedzące, przeciętne obiekty treningowe, przeciętne obiekty młodzieżowe, Europa Wschodnia. Naprawdę siedziałem całą masę czasu. Musiałem zastąpić Drutek z Bytowie, także przepraszam wszystkich fanów tego klubu. Musiałem jakiś zespół wybrać i na chybił trafił, trafiło właśnie na nich. Ale tu też są zmiany. To nie jest tak, że zastąpiłem tylko klub i tak dalej. Zaraz wam pokażę, kto w tym klubie w ogóle będzie występował. Tutaj nie bawię się w to rozdzielanie punktów. Wszystko ustawiłem domyślnie, jeżeli chodzi o mój sposób doświadczenia, czy jestem taktykiem, czy praktykiem. Niech to wszystko samo się po prostu dzieje. No i właśnie, Krawczyk przejmuje ster na Futrol Arena Wieliszew. Co to się stanie, jak się w to kliknie? O, proszę, dane jakieś, pojemność 2000. Nie chciałem szaleć. Ja nie pompowałem tego klubu, on nie jest w żaden sposób, nie dawałem finansów. To jest tak naprawdę Drutek z Bytowia z innym stadionem, bo tutaj w Wieliszewie naprawdę nie grzebałem w bebechach, żeby ułatwiać sobie sprawy, poza jedną rzeczą, zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, zarabiamy 16 tysięcy miesięcznie, więc no powodzi się lepiej niż w tamtym Dębie Okręgowym. No ale dobra, przejdźmy do tego w końcu, co przygotowywałem, co chcę wam pokazać i co będzie największą zaletą tej serii Football Managera, która oczywiście będzie na kanale gamingowym. Tutaj wrzucam wam teasera. Zobaczmy na skład. Bramkarzem jest Błażej Brona, czyli nasz Budziński. Jak wejdziemy sobie w tego zawodnika, zobaczymy, że to jest Błażej, którego znacie z kanału Futrol, bramkarz Dębu 2 Wieliszew. I ogólnie każdego zawodnika, którego zobaczycie, ustawiłem rocznik 98. Nie grzepałem w ich parametrach w ogóle, to są przerobieni zawodnicy Bytowi, dlatego przepraszam, jak któregoś z was usunąłem, jeżeli oglądają to zawodnicy, ale no losowo tak wypadło. Jedyne, co zmieniłem tym zawodnikom, których wybrałem do składu, to wam powiem na końcu, bo to jest właśnie bardzo ciekawa rzecz całej tej serii. Jestem oczywiście ja na środku obrony. Możecie sobie zobaczyć Maciusia właśnie tutaj z tą uśmiechniętą buźką. Środkowy obrońca z numerem 5, no co wam będę mówił, wyceniany na 205 tysięcy, 12 tysięcy złotych miesięcznie, o, tyle za grę w piłkę, no nie pogardziłbym. Dalej mamy prawego obrońcę, dobrze wszystkim znanego
konia Janusza, czyli Janusz Koń. No, takie tutaj zdjęcie profilowe mu się trafiło. Zobaczymy, jak koń Janusz poradzi sobie na murawie, bo typowanie meczów idzie mu wybornie. Lecimy dalej z tematem. Poznajemy skład. Łukasz Wojnowski, niestety kontuzjowany, nie zwróciłem na to uwagi, ale wróci za 3 miesiące około nasz Bolchester. Środek obrony, no on w pocisku odpowiada za ustawianie tej formacji defensywnej razem ze mną. Mam nadzieję, stworzy blok nie do przejścia nasz Bolchester. Na lewej obronie, kto gra zawsze na lewej obronie? No zawodnik taki zapchaj dziura, no nie ma go gdzie wystawić, to gra na lewej obronie. I tak też, dojdziemy do tego, bo najpierw jest, przepraszam, Adrian Kamiński, czyli popularny kamyk, którego wyrzucono, też, który odszedł z klubu, bo miał mało minut. U mnie dostanie ich zdecydowanie więcej. O, jakiś fail, nie złapało mu twarzy. Poprawię to, będzie miał twarz, bo przygotowałem mu, musiałem jakąś cyferkę machnąć, więc Adrian Kamiński, czyli kamyk, będzie tutaj. Właśnie zapchaj dziura na lewej obronie, to jest nie kto inny jak ojciec dwójki dzieci, bo grał z nami w piłkę za dzieciaka, od dawna nie grał, więc stwierdziłem, że przywrócę go do życia, tego Wiedźmina, właśnie na lewej stronie obrony. Jedziemy dalej. Oczywiście Andrzej Majchrowicz. Dlaczego? Po pierwsze, to jest osoba, która wygrała Turbo Leszcza na futrolu. Po drugie, to jest gościu, który mówił, że Andre Gomes będzie świetnym wyborem dla Barcelony, więc za karę ustawiam go na pozycję Andre Gomesza. Czemu znowu nie ma twarzy? Coś tych defensywnych mi nie chce połączyć. Naprawimy. Jest Andre Gomes, czyli nasz Andrzej Majchrowicz, zwycięzca Turbo Leszcza. I teraz tak. Rozgrywający to nie kto inny jak Krzysztof Golonka i przyznam się szczerze, no tutaj mu lekko grzebnąłem w statystykach, poprawiłem mu technikę i dribbling, no bo jednak no technika i dribbling u Krzycha Golonki, no to jest podstawa. I no i Krzysiu będzie odpowiadał u nas Turbo Krzychu za rozgrywanie piłki. A jeżeli jest on, no to wiadomo, że musi być też kto? Ten, który też potrenuje z Krzychem. Tak jest, sami zobaczcie, jak to się prezentuje. Za prawą stronę będzie odpowiadał. Piękne tutaj ustawienie. 11 koła będzie zarabiał w Dębie, w Ilisze, w Patryk. Także no, wydaje mi się, że zapowiada się to obiecująco. Lewą stronę zdominuje. Oczywiście nie mogło zabraknąć Mr. Magica, czyli tutaj Konrad Łacheta. Odpowiadał będzie za długie rajdy lewą stroną boiska. Miejmy nadzieję. I w napadzie. Oczywiście, że tak. Wiecie, kto jest legendą. Legendą jest Kmiotek, a naszym Kmiotkiem jest Damian Piekut, czyli trener Dębu 2 Wiliszew, zawodnik pierwszego zespołu Dębu. Też widzieliście go na kanale. Wykonywaliśmy m.in. rzuty wolne i na pewno jeszcze nieraz się pojawi. Ma być killerem. Bardzo dobre atrybuty psychiczne, fizyczne. Nic tu nie poprawiałem, żeby była jasność. Tylko zmieniłem ten wiek. I właśnie, uwaga, bo to jeszcze formacje. Formacje zmienimy lekko. Będziemy grali, myślę, mniej więcej w ten sposób, chociaż taki też jest ciekawy, jeszcze się zastanowię, do pierwszego meczu sobie to ustalimy, ale to, co zmieniłem każdemu z tych zawodników, poza nazwiskiem, zdjęciem i tak dalej, to, co zmieniłem tym zawodnikom, to jest potencjał. Ustawiłem im wszystkim maksymalny potencjał. To oznacza w tej grze, że zawodnik który będzie miał odpowiednie warunki do treningu, czyli w lepszych klubach, w dobrych szkółkach szkoleniowych i tak dalej, będzie mógł osiągnąć naprawdę wysoki poziom. Czyli zakładamy, że ci zawodnicy za rok, za dwa odejdą z klubu i sprawdzimy za 5 sezonów, za 6 sezonów, za 7 sezonów, w jakich klubach skończą, jak potoczy się kariera każdego z nich, więc nie tylko będziemy śledzili karierę Dębu Wieliszew, a celem jest wygranie Ekstraklasy i dostanie się do Ligi Mistrzów. To są cele, które chcę zrealizować i wierzę, że tym razem mnie nie wypierniczą. A druga sprawa, będziemy śledzić poczynania poszczególnych tych zawodników i myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajny dodatek. Ja zabieram się za przygotowywanie treningów, za konkretne ustawianie taktyki, żeby to wszystko było przygotowane i na pierwszy odcinek z pierwszymi meczami zapraszam Was jak zawsze, jak w poprzedniej serii, już na kanał gamingowy, do którego link widzicie, tam się widzimy. Dajcie znać, jak podoba Wam się pomysł odnowienia kariery Dębu Wieliszew, czy będziecie śledzić i pamiętajcie, you will never dump alone. Powróciliśmy, baby.